9 października w Jasielskim Domu Kultury odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Koncertem pod tytułem Tych lat nie odda nikt zakończono obchody jubileuszu 70 lat działalności JDK. Miłą niespodzianką dla przybyłych gości były scenki rodzajowe przypominające lata 70. XX wieku. W tych latach bowiem rozpoczął swą działalność Jasielski Dom Kultury. Te nietypowe role wcielili się obecni pracownicy JDK, którzy w wiarygodny sposób starali się odzwierciedlić atmosferę minionych lat. Oprawę muzyczną całej inscenizacji przygotowało trio instrumentalne nauczycieli z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Jaśle. Głównym punktem obchodów 70-lecia JDK był niepowtarzalny koncert w wykonaniu byłych i obecnych uczestników zajęć muzycznych, tanecznych i teatralnych. Całość przedstawienia wyreżyserował Jacek Buczyński, aktor, reżyser oraz instruktor amatorskiego teatru dla dorosłych działającego przy JDK. Oto droga, którą winniśmy kroczyć my, działacze kulturalno-oświatowi i przyszłe pokolenia. Kierownik Powiatowego Domu Kultury Jasło dnia 1 października 1958 roku. Panie Karolu, pragnąłem zawsze dla mojego dziecka znaleźć człowieka godnego. I spodziewam się, żem się nie zawiódł. Wiesz, Kasiu, jak ten Leon będzie tu bywać, to ja się nigdy za mąż nie wydam.
Jezus Maria, a co on pan jeszcze robi? Obgaduje mnie przed Karolem. Ten list położy koniec jej nadziejom względem mnie. O, panna Aniela, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani sama? Tak jakby. Cały pan, ale mam tyle zajęcia. A tak co znowu? Ja głupi mogłem uwierzyć, że panna Aniela we mnie zakopana. Karol nie luźnowa. No, Karolu, powinszować sukcesu. Musisz jednak przyznać, że w tej sprawie wiele masz mi do zawdzięczenia. Jeśli mam komu do zawdzięczenia, to pewno nie panu. Co? I ten także? Nie, to padnie jakimiś babskimi plotkami. Jedynie mój stan kawalerski wyszedł bez szwanku. O, już tak bardzo niepostrzeżenie, to nie. Pierwszej... Owszem, dość widocznie. W pierwszej chwili zapisiłaś mi pani, lebo prawie paszek było wolno. Będzie moją? O, a cóż to, panie Leonie, to mi się podoba. Prosto do... A pan Leon idzie? Panie Karolu, panie Karolu, chodź no teraz, przypatrz się. Mielciu, obcy człowiek całował. A cóż to babcie obchodzi? Ten obcy to mój narzeczony. Niech się babcia nie wtrąca, bo przez babcię starą panną zostanę. No to kiedy zaręczyny? Dziś. Dziś? Jeszcze dziś? A niechże ja widzę się trochę wyszykować. Że całe miasto wieś ma, gdzie u mnie on śmiał powiedzieć. Cóż, żebym go nie nudził. Nie nudził. Panie arystokrata. Proszę pana podać, bo jak nie podam teraz, to się to wszystko zepsuje. Tato od 2 godzin kolacja gotowa. Chodźmy, panie Karolu. Podaj rękę, anielci. Nigdy! Cóż to znowu ma znaczyć? Ja nie domyśliłam się, że to była kawedyja. A niech sobie idą, widzicie go, młodzi. A ale to idzie. Poszedł sobie. To jeden, a drugi idziesz. Nie ma żadnego. Anielciu! Daj mi babcia pokój! Ja męża nie chcę! Nie mogę! No, to po cóż cię całował? W koncercie wystąpili również soliści oraz zespoły wokalne przygotowane przez Ewę Grzebień, jak również tancerze i zespoły taneczne pod opieką Katarzyny Korony. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Drzewne tony, drzewne dźwięki wzruszą beton, marmur, głaz. Czy do wyciągniętej ręki bawnie grosz czy złoty stoł? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło. Choć taki jestem, zimny drag i dobrze mi z tym, bez twój stan. Bo w tym jest rzeczy sedno, wszystko jedno, już taki jestem, zimny dran. Już taki jestem, zimny dran. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest trzeci sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem. Śpiewała mi codziennie, że zdobędę w życiu wszystko i odsunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sen, że chodzę sobie, nic nie robię, to jest mój wdzięk. Już taki jestem, zimny dach i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań, bo w tym jest rzeczy sen. Jest mi
tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny kraj. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujku, cioci? Powiem krótko, jak najprościej, wjeżdżę na nich do współkroć. Choć ich pragnych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. Jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem, zimny drag. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drag. Już taki jestem, zimny drag. Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Pektowin w Jaśle z okazji zdobycia sztandaru przechodniego. Przygotowanie pomieszczeń na zorganizowanie tej zabawy było niezmiernie utrudnione z powodu pracy Powiatowej Komisji Poborowej. Zabawa była udana jeszcze o 7 rano. Trudno było niektórym opuścić salę. Bawiłoby się niewątpliwie jeszcze dłużej, gdyby nie to, że na 9 rano trzeba było szybko przygotować salę. Zespół teatralny Huty Szkła zawiesił próby z uwagi na przygotowanie się kapeli do teleturnieju. Zespół Rafinerii Nafty ćwiczy sztukę pod tytułem Ktoś nowy u siebie. Inauguracja obchodów 600-lecia wyznaczona została na dzień 5 czerwca, ale na skutek różnych okoliczności, trudności organizacyjnych spowodowanych akcją wyborczą i teleturniejem, termin ten przesunięto na 12 czerwca. Zmiana terminu pokrzyżowała całkowicie program Dni Teatralnych Jasła, które włączamy do obchodów 600-lecia. Program obchodów stale zresztą się zmienia i jeszcze nie został konkretnie ustalony. Gdybyś lubił jedną strofę, hej. PDK. Dzięki wysiłkowi działaczy Społecznego Komitetu Budowy, na którego czele stoi pierwszy sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR, towarzysz Mieczysław Trześniak, inicjatywa ta już wkrótce przybierze realne kształty. Ciszmy w sercu żar, wyrzućmy nagły gniew, witajmy muzyki, dźwięk i nocny ptaków śpiew. Pełny bar i ty
Wesołymi akcentami pomiędzy poszczególnymi występami były scenki rodzajowe w wykonaniu pracowników JDK. Cały koncert został przygotowany w klimacie lat 70. Począwszy od dekoracji przygotowanych przez plastyczki JDK Annę Brożynę i Ewę Kusiak, po stroje, rekwizyty oraz cały repertuar koncertu. Aranżację do wszystkich utworów przygotował Wojciech Nowicki. Poprowadził również zespół instrumentalny, który akompaniował wokalistom. Thank you.
jest. Zaraz kogoś wylegitymujemy. Proszę. Proszę się pośpieszyć, nie mamy całego wieczoru. Nie, to pogonimy. Szybciutajko, szybciutajko. O! Pani prezydentowa? 17 lat? Sama? Ja? Trzeba coś z tym zrobić. Koniec tej zabawy, proszę się rozejść do domu. Za chwilę się zaczyna godzina policyjna. A jak nie, to środek przymusu bezpośredniego. Zaraz to skończymy. Teatrzyk Zielona Gęś ma zaszczyt przedstawić Dymiący Piecyk. Dymiący piec i dzwony. Dzwony. Chór, hurra! My tu od wieków stoimy, a ten piecyk ciągle dymi. Czy to w lecie, czy też w zimie, piecyk dymi, piecyk dymi. Biedny Jan Piecyk, od wieków te same rzeczy. Od tej ściany do tej ściany cały piec zaczarowany. I czy to w lecie, czy też w zimie, dymem natrętnym dymie. I nic, ach, nic się nie zmienia. A ci Polacy modlą się i grają Chopina. Piecyk przestaje dymić. Kur, pola! Z radości pogrąża się w pijaństwo. I dzwoni w dzwony. Chór pola, konkluzja. Nasz piecyk cudem zreperowany, lecz osiołek pod chwilą to gość podejrzany. Się tu przesłali. Co? Wyjechał. No dobra, dobra, dobra. Po wszystkim pomysłem. Ma pan karteczkę? Dobrze. Proszę pana, zaczynamy. Jakie kulturalne poczynania poczęto w Jaśle? Szczycimy się wieloma osiągnięciami w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury. Władze polityczne i administracyjne przejawiają wielkie zainteresowanie dla tej problematyki, bo człowiek zawsze istnieje w wymiarze kultury. A co dla młodzieży? Świadomość, że wychowanie przez kulturę i dla kultury posiada ogromne znaczenie dla ukształtowania bogatej osobowości młodego Polaka, sprawiła, że działania w rozpoczętym sezonie adresowane są przede wszystkim do młodzieży. Ważnym jest to, jaką rolę odgrywa placówka w dziedzinie upowszechniania kultury, ale istotnym jest także to, co uczyniono w trosce o kształtowanie człowieka kulturalnego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. To proszę tam zostać. Pan dyrektor z Bułgarii, 3 gwiazdki. Kryształowych sal, gdzie się zatrzymał czas, stanął czas i będą zazdrościć nam, że cały ten życia kram jednak nie przygniótł nas, nie zmienił nas. Na twoich wodach.
na ten walczy, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły geopinie i napięciolinie moich dni. Powoli płynie za mną dal, awans dyma. I dręczy mnie, i tak się źle mną opiekuje. La Valse d'Imam, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołam już porobić go, moich wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach ciemnie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. Jak podkreślała dyrektor JDK Helena Gołębiowska, Jesielski Dom Kultury, by mógł spełniać swoją rolę, muszą w nim uczestniczyć i budować go również odbiorcy. Program ten przygotowali moi wspaniali koledzy instruktorzy z wspaniałymi bywalcami Jesielskiego Domu Kultury, członkami kół i zespołów. Ale proszę Państwa, koncert ten, muszę o tym powiedzieć, przygotowali wszyscy moi koledzy i koleżanki. Ci, których tutaj też nie ma, plastycy, akustycy, oświetleniowcy, moi koledzy, którzy obsługują naszych wspaniałych dzisiejszych gości. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Powiem tylko, że miło mi bardzo i dziękuję Jackowi Buczyńskiemu, aktorowi, reżyserowi, związanemu teraz z nami przez Teatr dla Dorosłych, który to wszystko zebrał w całość, wyreżyserował i ten koncert poprowadził. Działania kulturalne muszą posiadać kilka wymiarów. Jednym z nich jest to, że te działania muszą być artystyczne, estetyczne. Muszą mieć wymiar partycypacyjny, czyli muszą w nim uczestniczyć i budować go odbiorcy. Musi mieć charakter społeczny, musi przyciągać i muszą go kochać ludzie. I wydaje mi się, że w przeciągu tych 70 lat jednak Dom Kultury w Jaśle cieszył się powodzeniem dlatego, że budowali go też fizycznie mieszkańcy, ale też mieli ogromny wpływ na to, co w tym Domu Kultury się dzieje. Czyli zawsze ci, którzy nim kierowali, ci, którzy w tym Domu Kultury pracowali, wiedzieli o tym, że muszą wychodzić z ofertą do ludzi, muszą słuchać innych, dlatego że pewnie nie byłoby tego jubileuszu i ten Dom Kultury nie przetrwałby przez tyle lat, gdyby nie to, że tak go odbierają i kochają mieszkańcy, gdyby nie to, że ci mieszkańcy w jakiś sposób program tego Domu Kultury budują, podpowiadają, bywają, że mają taki żywy stosunek do kultury i do tego, co się w tym Domu Kultury dzieje. Bo jeśli nie byłoby tych ludzi, nie byłoby odbiorców, nie byłoby jubileuszu, nie byłoby Domu Kultury. Mamy nadzieję, że ciągle będziemy próbować wychodzić naprzeciw i pokazywać takie rzeczy, czy pytać wszystkich, co was interesuje, co chcielibyście zobaczyć, po co chcielibyście przyjść, bo Dom Kultury musi być tym miejscem, do którego się chce przychodzić. Po piękno, ale też po rozrywkę, po to, żeby było tu inaczej niż w domu, na ulicy, żeby było po prostu pięknie i dobrze.
które pamiętają jeszcze poprzednią siedzibę Jasielskiego Domu Kultury, ale też i tacy, tak jak ja, dla których ten obiekt jest tu po prostu zawsze. I życzymy sobie, żeby on zawsze tu był. Zawsze z otwartymi drzwiami przyjmujący twórców i artystów, otaczający opieką przede wszystkim nas, tych, którzy tej kultury bardzo potrzebujemy. Tak, te czasy były bardzo trudne, ale jak widzicie Państwo, te wszystkie tutaj osoby, które są na scenie, ale te, których też nie ma, przetrwaliście Państwo ten trudny czas i dziękujemy, że jesteście dla nas, dla mieszkańców miasta Jasła. Życzenie 100 lat byłoby ogromnym faux pas, bo myślę, że będę wyrazicielem woli wszystkich mieszkańców. Bądźcie tutaj po prostu zawsze, bo zawsze będziemy potrzebować opieki kultury. Dziękujemy pięknie. Ja tutaj troszkę taki drobiazg, pół żartem, pół serio. Pół żartem, ponieważ jest to maskotka miejska Antoś, a bardzo serio, bo to jest taka maskotka naszego patrona, która chciałam, żeby zawsze opiekowała się Wami. Bardzo pięknie za to wszystko, co dla nas robicie. Dziękujemy. Piosenką Od Dudusia po Roxanę autorstwa Elżbiety Polak, laureatki pierwszej nagrody w konkursie na tekst do piosenki z okazji jubileuszu JDK, zakończono owacjami na stojąco jubileuszowy koncert. Muzykę do piosenki napisała Ewa Grzebień, a aranżację wykonał Wojciech Nowicki. W finale wystąpili wszyscy uczestnicy jubileuszowego wydarzenia. Jest w pamięci, i zapadł się zakręcić.